Cześć, dzisiaj Wam wytłumaczę, jak działają filtry polaryzacyjne, czemu działają tak, jak działają, jak i kiedy ich używać i jakie dają one efekty, jak my możemy wykorzystać te efekty. Wytłumaczę, dlaczego są fascynujące i dlaczego niektórzy fotografowie powinni z nich korzystać, a inni niekoniecznie. Więc jeśli jesteście ciekawi co, czemu, jak i po co, to zostańcie ze mną do końca, bo chcę w tym filmie omówić wszystko tak, jak się da, od A do Z. Po pierwsze, zadajemy sobie pytanie, czym jest polaryzacja? Widzisz, światło jest falą elektromagnetyczną i cząsteczki tej fali oscylują pod różnymi kątami, ale względem kierunku rozchodzenia się fali. Możesz to sobie wyobrazić tak, że jak patrzysz w kierunku światła, to część tego światła to fale oscylujące pionowo. Inna część to fale oscylujące poziomo, inne są jeszcze pod innymi różnymi kątami. No i w ten sposób wiązka światła to jest taki miks różnych fal oscylujących w różnych kierunkach. No i takie światło jest niespolaryzowane. Polaryzacja to sprawienie, że taka wiązka światła będzie oscylowała bardziej w jednym kierunku niż w innym. I teraz sobie zadajmy pytanie, jakie światło jest tak naprawdę spolaryzowane? Światło może stać się spolaryzowane wtedy, gdy odbije się od powierzchni złożonej z cząsteczek o większej gęstości niż długość tej fali. Czyli mowa o gładkich powierzchniach, powierzchniach takich lustrzanych najczęściej. No i takie właściwości ma właśnie szkło, woda, w ogóle mokre obiekty jak liście, kamienie. No i dlatego najczęściej te odbicia pochodzą właśnie z takich powierzchni i te odbicia są najczęściej po prostu bardzo jasne. Więc wyobraź sobie na przykład, kiedy światło pada na czerwony samochód. To kolor czerwony widzimy dzięki temu, że rozproszone wiązki światła zostają odbite przez lakier w różne strony, a czerwony lakier ma takie właściwości, że pochłania różne długości fal elektromagnetycznych. O, więcej o tym, jak to światło w ogóle działa i kolory też tu w tym filmiku mówiłem. No ale odbija tylko te, których długość odpowiada kolorowi czerwonemu. No i tak my widzimy kolor czerwony. Ale pod konkretnym kątem, względem kierunku padania światła, odbicie zamiast być koloru powierzchni, czyli czerwonego, będzie zawsze po prostu jasne. Bo będzie to suma wszystkich fal o wszystkich różnych kolorach. A suma wszystkich różnych kolorów to jest po prostu biel. Dlatego takie odbicia są jasne. No i ten konkretny kąt odbijania nazywa się kątem Brewstera. I przy kombinacji z lustrzaną powierzchnią sprawia to, że nie pochłania części światła, a rozprasza czerwone, a zamiast tego odbite światło jest całkowicie spolaryzowane. Czyli fale oscylują bardziej w jednym kierunku i ma wysokie też natężenie, czyli odblask to inaczej jest spolaryzowane światło. No i teraz zadajmy sobie pytanie, jak działają filtry polaryzacyjne? Filtry, które nazywamy polaryzacyjne, mają takie ciekawe właściwości, które wynikają z budowy molekularnej materiału, który jest takim filtrem. I molekuły tworzą takie łańcuchy, które umożliwiają oscylację fal elektromagnetycznych, czyli światła, w jednym tylko kierunku. I to sprawia, że fale oscylujące w jednym kierunku są przepuszczane, dokładniej odwrotnym, czyli przesuniętym o 90 stopni, nie są przepuszczane. A te pod innym kątem są przepuszczane tylko tak trochę. I tak w teorii się mówi, że zatem filtry polaryzacyjne przepuszczają około 50% światła. Czyli to są elementy, które częściowo pochłaniają światło. Możesz to sobie też wyobrazić jako taką drabinkę. Te fale, które mają kierunek zgodny z kierunkiem polaryzacji i tylko te są przepuszczane. Dlatego na przykład okulary z polaryzacją są tak skuteczne w redukowaniu odblasków od pionowych powierzchni. Szczególnie te tańsze, które nie mają polaryzacji kołowej, o której zaraz powiem. I często dla okularów polaryzacja jest stała, pozioma i to sprawia, że taki filtr polaryzacyjny w okularach wyśmienicie redukuje odblaski od płaskich powierzchni, jak na przykład mokra droga, ale totalnie nie redukują odblasków od poziomych powierzchni. Gdy jedziemy autem, to rzadko się zdarza, żeby poziomo były jakieś odblaski, więc dla kierowców wystarczy też taka stała polaryzacja. Ale jest też coś takiego jak polaryzacja kołowa. No i sposób padania światła na matrycę i właściwości takiej wspomnianej przeze mnie polaryzacji to wprowadza kilka problemów do działania autofokusa. No a nas będzie interesowała właśnie polaryzacja, szczególnie w kontekście fotografii, więc o tym więcej powiem. Czyli automatyczne ustawianie ostrości w aparatach będzie zakłócone, jeżeli będziemy korzystać z takiej polaryzacji, która nie jest kołowa, czyli redukuje odblaski tylko w jednej konkretnej płaszczyźnie, najczęściej poziomej. Dlatego, aby rozwiązać problem z autofokusem, w fotografii powinno stosować się filtry polaryzacyjne kołowe. One działają analogicznie do tych zwykłych, ale sprawiają, że kierunek padania światła stale się obraca wokół własnej osi i to likwiduje tym samym problemy spolaryzowanego światła na matryce aparatu. Jak to działa?
każdy materiał przepuszczający światło w jakim stopniu je spowalnia. I dlatego w filtrach polaryzujących, kołowych, dodawana jest jedna warstwa, która spowalnia komponenty światła w jednej konkretnej płaszczyźnie, sprawiając, że suma światła nie jest stała, a zmienia się dookoła własnej osi. Jedna płaszczyzna spowalniana jest o 1/4 długości fali. No i w ten sposób mamy sumę jako kierunek nie w jednej płaszczyźnie, a stale zmieniająca się wokół własnej osi. Polaryzacja kołowa wobec tego, stąd jest nazwa. Czyli filtry polaryzacyjne kołowe to są normalne filtry polaryzacyjne z dodatkową warstwą, tak zwaną płytką ćwierćfalową, bo ona spowalnia falę o 1/4 w jednej płaszczyźnie. Więc tym jest właśnie polaryzacja kołowa. Bardzo ważne, nie mylić tego z okrągłym kształtem filtra. Nie stąd jest nazwa. No i teraz filtry polaryzacyjne w fotografii. Jak to wykorzystać? Co z tego wszystkiego wynika? Dla nas fotografów to ma bardzo ciekawe implikacje, bo widzisz, filtrem polaryzacyjnym możesz skutecznie redukować wiele odblasków z samochodów, z szyb, nawet czasami z wody. I dzięki temu możesz skutecznie sprawić, że twoje zdjęcie nabierze więcej takich żywych kolorów. Widzisz, nie zawsze będzie nam zależało na wycinaniu tylko takiego zakresu światła, który pada poziomo od powierzchni. Bo jak wycinasz tylko tą poziomą cząstkę światła, to pionowa się wciąż przedostaje. I gdy masz jakieś światło spolaryzowane pionowo, a ty masz filtr jakoś tak stale nakręcony, który wycina tylko poziomy, to takie odbicie pionowe wciąż się przedostanie. Dlatego filtry polaryzacyjne w fotografii mają ruchomy element, to się nazywa obręcz, którą możemy kręcić. I dzięki temu możemy ustawić, pod jakim kątem światło ma być wycinane. I bardzo to będzie wyraźnie też widać na aparacie, więc widzisz praktycznie na ekranie aparatu, który zakres światła będziesz wycinał. I ten zakres światła, który sobie wybierzesz, będzie obkręcany, więc jakby to nie ma wpływu, że obręcz się kręci, bo ostatecznie wybierasz, która płaszczyzna ma być wycinana, i dopiero ta płaszczyzna jest obkręcana przez ten filtr ćwierćfalowy, no i to sprawia, że taka polaryzacja kołowa ma miejsce w dowolnej dla ciebie płaszczyźnie. Jak już wspomniałem, każdy promień światła ma w sobie miks różnie oscylujących fal. Dlatego nawet gdy nie masz odblasków, filtr polaryzacyjny wciąż przyciemnia ci całe zdjęcie. No i pamiętasz, że ci przed chwilą powiedziałem, że tak w teorii to jest 50% światła, które się przedostaje przez filtr. Dlatego zawsze użycie polaryzacyjnego sprawi, że będziesz miał ciemniejsze zdjęcie o około jedną przedziałkę, 1 EV, albo nawet więcej. No i dlaczego więcej? Bo filtry polaryzacyjne nie wycinają idealnie światła. Rzeczywistość a teoria to są dwie różne rzeczy. No i w praktyce przez filtr polaryzacyjny przelatuje średnio 38% światła, czyli 62% światła jest w ogóle wycinane. No i dlatego ekspozycja przyciemnia się o nawet więcej niż 1 EV po założeniu i używaniu takiego filtra. Dlatego jeżeli masz dobrze wyeksponowane zdjęcie i chcesz użyć filtra polaryzacyjnego, to nakręcasz taki filtr, ale musisz albo czasem naświetlania, albo ISO, albo za pomocą przysłony znowu skompensować zmianę ekspozycji o więcej niż jedną przedziałkę, o więcej niż 1 EV. To teraz tak na chłopski rozum. Co tak w praktyce robią filtry polaryzacyjne? Blokują więcej niż 50% światła i blokują całkowicie odbicia w jednym konkretnym kierunku, w którym ty decydujesz. No i teraz kolejne pytanie. Kiedy i jak używać takich filtrów polaryzacyjnych? Jest wiele sytuacji, w których nałożenie filtra polaryzacyjnego niewiele w zdjęciu zmieni. W innych sytuacjach filtr polaryzacyjny może całkowicie odmienić zdjęcie. Dlatego należy wiedzieć, kiedy go używać, a kiedy niekoniecznie i tylko ci to przyciemni zdjęcie, a nic temu nie doda. Na przykład, gdy w kadrze masz niebo, to taki filtr sprawi, że zdjęcie stanie się ciemniejsze, bardziej nasycone i chmury będą bardziej takie kontrastowe. Kolejno, gdy masz w kadrze wodę, filtr polaryzacyjny potrafi zredukować dużą ilość odbić i przez to woda może nabrać takiego naprawdę pięknego wyglądu. No i oczywistym efektem fotografii motoryzacyjnej będzie redukcja odbić z samochodu, w szczególności na szybach to będzie widoczne. No i dzięki temu może być widoczne na przykład wnętrze samochodu. Miej też na uwadze to, że wycięcie jednego kierunku polaryzacji sprawia, że gdy nie masz odbić z maski, to możesz wciąż mieć odbicia na przykład z boku samochodu. I na odwrót, kiedy z boku wycinasz, to wciąż możesz mieć odbicia z maski. Ze względu na osobliwe takie kształty różnych przedmiotów, trudno filtrem jest zredukować 100% odbić, i dlatego musimy świadomie decydować, w której płaszczyźnie chcemy wybierać. Dla zdjęcia motoryzacyjnego możemy wykonać takie zdjęcie, wycinając na przykład z dwóch płaszczyzn odbicia i później składając takie zdjęcie kompletnie bez odbić w jakimś Photoshopie. To jest tylko taki pomysł. No i jeszcze warto mieć na uwadze to, że filtry polaryzacyjne najlepiej działają, gdy robisz zdjęcie pod kątem 90 stopni od słońca. Jest taka metoda, że patrzysz na słońce, celujesz tak jak pistoletem i jeżeli jakby tak jesteś przodem do słońca,
i masz tak palec, to tak jak się obkręcasz, tak? Coś takiego. Tam, gdzie kciuk pokazuje, tam najlepiej filtr polaryzacyjny będzie usuwał ten efekt odbicia, tak? Patrząc tam na słońce, na przykład coś takiego, to patrząc tak 90 stopni od słońca, tam będzie najlepiej wycinane odbicie. W fotografii w lesie na przykład da się zredukować wiele odbić, na przykład z liści też, szczególnie jeśli są mokre, i dzięki temu mamy również taki bardziej nasycony efekt. Te zdjęcia są takie bardziej soczyste. Da się takimi filtrami też usunąć dużą część mgły w krajobrazowych zdjęciach, jako że mgła to zawieszone w powietrzu drobinki wody, a światło się od nich odbija, to podobnie jak w przypadku fotografowania tachli wody, te odbicia będą blokowane, więc filtrem polaryzacyjnym możemy bardziej przejrzeć przez mgłę. I filtry polaryzacyjne mają też taki duży wpływ na monitory LCD, w których da się praktycznie wyciąć w 100% obraz. Dla fotografii może niekoniecznie to będzie praktyczne, ale wiedz, że tak się da. Dlatego może jak będziesz kręcił albo zrobił zdjęcie czegoś, kogoś z telefonem i masz nakręcony filtr polaryzacyjny i na zdjęciu telefon jest czarny, to jest powód, dlaczego tak może być. Jak widzisz, tu jest dużo różnych efektów, dlatego ważne jest, żeby używać polaryzacji ostrożnie i z głową i tylko wtedy, kiedy chcesz osiągnąć jakiś konkretny efekt. Z reguły niebo jest jaśniejsze niż ziemia, dlatego jak użyjesz za dużej polaryzacji i niebo będzie za ciemne, może to mieć taki nienaturalny efekt. No i wszystko, co będzie przesadzone, wygląda po prostu źle. Dlatego w takich przypadkach również trzeba uważać. Podobnie zresztą z wodą, bo maksymalnie wycięte odbicia z wody sprawią, że takie zdjęcie może dziwnie wyglądać. No i w sumie w rzeczywistości woda nigdy tak nie wygląda, dlatego też w takich przypadkach filtry polaryzacyjne musimy taką dozą uwagi używać. No ciekawą sztuczką jest używanie filtra polaryzacyjnego, gdy masz w kadrze tęczę, bo może on wzmocnić nasycenie kolorów tęczy, ale potrafi też zupełnie wyciąć tęczę z kadru. Także jeżeli masz tęczę, a jej nie chcesz, to możesz filtr nakręcić i po problemie. No i wszystkie te rzeczy są praktycznie niemożliwe do osiągnięcia w postprodukcji, bo filtr polaryzacyjny wpływa na to, co fizycznie się dostanie na matrycę, co będzie przepuszczone. I używanie filtrów daje możliwości, które osiągniecie za pomocą postprodukcji albo innych momentów obróbki zdjęcia po faktycznym zrobieniu zdjęcia jest albo niemożliwe, albo bardzo, bardzo trudne do zrobienia. No i teraz pytanie, kiedy nie używać filtra polaryzacyjnego, bo nie należy tego używać zawsze. Złym pomysłem jest używanie takich filtrów w ciemnych warunkach, bo wycinają dużo światła. Więc jeśli jest ciemno, a fotografujesz ze statywu z filtrem polaryzacyjnym, bo świadomie chcesz na przykład jakiejś polaryzacji na wodzie, a to jest nocne zdjęcie miejskie z na przykład jakąś rzeką na pierwszym planie, to okej, bo masz na statywie to zdjęcie, tak? Także to przyciemnienie możesz skompensować dłuższym czasem naświetlania. Ale jeżeli już robisz zdjęcie z ręki, to może niekoniecznie to być najlepszym pomysłem, bo pamiętaj, że obniżasz jasność zdjęcia o więcej niż 1 f/a. No i jeżeli fotografujesz bezpośrednio pod słońce, to może to zmniejszyć jakość zdjęcia, szczególnie wtedy właśnie to jest mocno widoczne. No i tym bardziej, gdy masz brudny filtr, bo wtedy będzie wszystko widoczne, to jest niewybaczalne. No i każdy dodatkowy kawałek szkła, także jeżeli masz jeden filtr i na niego nakręcasz drugi, po prostu pogarsza jakość twojego zdjęcia. Dlatego używanie jakichkolwiek filtrów powinno być zawsze świadome, a nie, że masz założony filtr i zapominasz, że go masz i wychodzisz z założenia, że lepiej, żeby był na aparacie, niż żeby nie był. No tak to niestety nie działa. Filtr zakładasz w konkretnym celu, a nie po to, żeby po prostu sobie był na obiektywie. Więc należy używać filtrów ostrożnie i z zamiarem, tak? No i ostrożnie też na obiektywach szerokokątnych, bo ze względu na szeroki kąt widzenia takich obiektywów światło pada z różnych kierunków i ma różnie ukierunkowane fale. No i dlatego wycinanie światła w jednej płaszczyźnie, bo tak działa filtr, ono będzie nierównomierne. I będzie taka ciemna plama gdzieś na niebie. Ale jeżeli nie masz w kadrze nieba, to możesz być bardziej spokojny do szerokokątnych obiektywów i filtrów polaryzacyjnych. Wtedy nie powinno być takich plam na niebie już. Podobny efekt będzie, jeżeli nie używasz obiektywu szerokokątnego, ale robisz panoramę. Wtedy patrzysz w różnych kierunkach, niezależnie od ogniskowej, i polaryzacja będzie nierównomierna. I to będzie skutkowało takimi właśnie dziwnymi, jasnymi i ciemnymi plamami w twoim zdjęciu. Także jeżeli robisz panoramę, to też ostrożnie z filtrami polaryzacyjnymi, bo patrzysz w różnych kierunkach i będzie różnie redukowana ilość tych odbić. Także tyle musisz wiedzieć na temat filtrów polaryzacyjnych. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, daj łapkę w górę. Dla algorytmu też możesz napisać komentarz. Jak masz pytania, też napisz komentarz i z chęcią odpowiem. Jak jeszcze nie zasubskrybowałeś, to koniecznie z dzwoneczkiem. No i tyle. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku. Trzymaj się. Cześć.